W Ukrainie w wyniku działań wojennych od ponad tygodnia cierpią setki tysięcy ludzi. Ale niestety wojna dotyka również zwierzęta, zarówno te duże w ogrodach zoologicznych, jak i mniejszych domowych pupili. Ich sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ w całym kraju brakuje karmy, nie ma też jak dotrzeć do schronisk. By pomóc, na granicę z Ukrainą z Opola wyruszyły 3 busy, między innymi z Aleksandrą Czechowską, znaną opolską działaczką prozwierzęcą. Te osoby już działają na granicy, niosą pomoc zwierzętom, ale pomóc może też każdy z nas. Zachęcamy do zgłaszania się weterynarzy, bo jest tworzona ogólnopolska lista lekarzy, którzy mogą pomóc zwierzętom zarówno na granicy, jak i już u nas w kraju. Można też zapewnić dom tymczasowy zwierzętom, ale można też przynieść karmę, między innymi do sklepu dla psa i wszystko dla psa i kota przy ulicy Ozimskiej 42 w Opolu. Można zadzwonić do pani Marty, do wolontariuszki prozwierzęcej pod numer 502 262 355. Pani Marta jest gotowa podjechać do nas i odebrać taką karmę. A my gorąco zachęcamy do tego, aby w tym trudnym czasie pamiętać również o zwierzętach.